Niestety, Red Pill się zmienił i stał się upolityczniony. A skrajne grupki wypaczyły jego pierwotną wersję. W ten sposób trafił do mainstreamu i dał się poznać w jakiejś części jako coś toksycznego i stąd przestałem się z nim utożsamiać. O tym mówiłem w innym audio, do którego link dodałem w opisie. Bez posłuchania go można nie mieć pełnego wglądu w to, co tutaj omawiam. Tutaj chciałem zaprezentować moją wersję Red Pill'a. Red Pilla, którego poznałem na początku jego tworzenia, ale i Red Pilla, który zamiast iść w wojnę płci i wojnę polityczną lewa i prawa, zechciał zbliżyć się do prawdziwej równości, ale nie jednakowości płci. O tym również mówiłem w innym audio, bo ludzie różnie rozumieją równość i nie każdy myśli tak samo o tym zagadnieniu. Red Pill u podstaw miał motywować do rozwoju Zamiast stagnacji, uciekania czy tworzenia w sobie złości na płeć przeciwną, red pill miał uświadamiać o relacjach damsko-męskich, psychologii, socjologii, ale i o dyskryminacji mężczyzn po to, by budować lepsze związki lub aby łatwiej radzić sobie na rynku matrymonialnym. Czerwona pigułka miała obalać wiele kłamstw, którymi jesteśmy karmieni jak to że ulegli mężczyźni zwykle nie odnoszą sukcesów z kobietami, a w filmowym, romantycznym podejściu de facto tego się uczy i pokazuje wręcz, że kobieta jest ważniejszą częścią związku. Oczywiście pewną podstawą Redpila musi być antyfeminizm, ponieważ nie możemy powielać kłamstwa, że biały mężczyzna jest zawsze uprzywilejowanym oprawcą innych grup społecznych i że dzierży wyłączną władzę. Tak nie jest. Red Pill miał pokazać, jak wiele problemów mają mężczyźni, ale i jak mało empatii otrzymują. Red Pill miał uczyć empatii wobec mężczyzn, a tego nie da się uzyskać poprzez wieczne wspieranie kobiet, uważanie, że są jedynymi ofiarami, albo że jedynie silny mężczyzna, samiec Alfa, zasługuje na jakąkolwiek pozytywną uwagę czy wsparcie. Nie, samiec Alfa wsparcia nie potrzebuje. To też społeczeństwo uczone jest, by nawet palcem nie kiwnąć w sprawach mężczyzn o gorszym położeniu. Wystarczy poznać definicję szklanej piwnicy. Samo obrażanie słabszych mężczyzn o gorszym statusie społecznym niczego nie wnosi. To żadna pomoc. Redpill się podzielił. Jeden odłam kompletnie nie chce równości płci, inny nie toleruje przywilejów dla kobiet, a inny z kolei używa to jako zamiennika do dawnych grupek uwodzicielskich. Jeszcze inni są miktał, czyli idą drogą bez kobiet, a tego nie popieram, ponieważ należy uczyć współpracy płci i umiejętności, które pozwolą na pozytywne, wspólne życie w społeczeństwie. Nie można płci od siebie oddalać, a to się właśnie dzieje. Mój Red Pill stara się być jak najbardziej egalitarny, ale nie w znaczeniu feministycznym. Ich ideologia popiera równość wyników, centralizowanie potrzeb kobiet. Wspieranie głównie lub tylko kobiet i narzuca większe współczucie dla nich w społeczeństwie. Takim mechanizmom się sprzeciwiam i takie widuję nie tylko w feminizmie, ale również na prawicy, przez co tylko mała liczba osób jest w stanie się z moimi poglądami utożsamiać. Mainstream ma duże, stworzone już grupy lewicowo-prawicowe. Pośrodku jest ulepszanie skrajnych poglądów, a to wymaga pracy i większość ludzi tego nie zrobi, bo łatwiej jest iść za tłumem. Mój wybór to krytykowanie przywilejów kobiet nad mężczyznami, do których feminizm i prawicowy maczyzm przykłada ręce. Feminizm kłamie o chęci równości, a prawicowy maczyzm ma totalnie gdzieś słabszych mężczyzn i uważa, że siłę mężczyzny tworzy się w bólu i pozostawieniu samemu sobie. Tak nie jest i mówię o tym od wielu lat. Moja strona jest na te wszystkie kłamstwa reakcją. Reasumując, ani toksyczny feminizm, toksyczna kobiecość, ani konserwatywna toksyczna męskość, poniżająca słabszych i mająca hopla na punkcie niemęskości, nie są rozwiązaniami. A to właśnie te dwie skrajne strony uzyskały największy rozgłos. Red Pill nie przebiłby się z grzecznymi, zbalansowanymi poglądami, bo to nie budzi emocji. Jest stabilne. Więc poszedł w toksyczną skrajność i nazwał się jedynym słusznym dla mężczyzn, prawicowym poglądem. Wybór dla mężczyzny racjonalnego wcale nie jest taki prosty.